Nie włączaj. Nie mam włącznika, tylko włącznik. O tej godzinie to mogę mówić, co chcę. A co ma być? Jakie lubisz nabożeństwa wielkopostne? Wiecie, Maciej mówił we wtorek o tych nabożeństwach, które on lubi. A ja muszę wam się szczerze przyznać, że ja mam problem z nabożeństwami Wielkiego Postu. Wszyscy zachwyceni są drogą krzyżową, bo mówi pięknie o męce Pana Jezusa i próbuje to wkorzenić w naszą zwykłą codzienność. Natomiast muszę szczerze powiedzieć, że ja mam troszeczkę z drogą krzyżową problem, dlatego że ona od samego dzieciństwa mnie troszeczkę przerażała. Dlatego że to było bardzo obrazowe pokazywanie po kolei, jak cierpiał Pan Jezus. Natomiast zakochałem się w Gorzkich Żalach. Dlaczego? Dlatego, że można było śpiewać. Ja uwielbiałem od samego dzieciaka śpiewać i do dnia dzisiejszego, jak mam śpiewać Gorzkie Żale, to jestem przeszczęśliwy. I dla mnie okres Wielkiego Postu to przede wszystkim właśnie Gorzkie Żale, w których mogę sławić mękę Pana Jezusa, a jednocześnie zobaczyć, jak dzięki tej męce ja mogę żyć. I jestem ciekawy, czy wy też macie takie samo odczucie, że boicie się drogi krzyżowej, a kochacie Gorzkie Żale. Pewnie odwrotnie macie, że większość z nas uwielbia Gorzkie Żale, tak jak święty Jan Paweł II, natomiast niekoniecznie lubi Gorzkie Żale. Ja jestem zachwycony i coś jeszcze, co bardzo lubię, uwielbiam kazania pasyjne. Wiem, że to jest całkowicie nieznane i bardzo rzadko się pojawia w parafiach, zwłaszcza w tych wiejskich. Natomiast kazania pasyjne najczęściej wprowadzają nas jeszcze głębiej w tajemnicę Wielkiego Postu. Pozwalają jeszcze mocniej zobaczyć mękę Pana Jezusa, jeszcze bardziej ją odnieść do naszego życia. I dobrze przygotowane kazania pasyjne i wspaniali kaznodzieje pasyjni, którzy są naprawdę ogromnym darem Kościoła Polskiego. Jeśli nigdy nie słyszeliście kazania pasyjnego, włączcie sobie w internecie, jest ich naprawdę dużo i są na bardzo wysokim poziomie. Szczerze wam polecam i jestem sam ciekawy, co powie Sławek odnośnie swoich nabożeństw wielkopostnych, jakie on lubi, jakie są jego priorytety. Jakie lubi, niech będzie koniec. Trzymajcie się, życzę wam dobrego wieczoru, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.